napinamy po prostu jak łuk. No. Widzisz? No. I leci. I przynęta leci, szybko kawą zamykamy. No, powiem ci, że muszę się przyłożyć. To był bardzo pracowity tydzień. Towarzysz Gugała przeciągnął mnie po dwóch pstrągowych rzekach i oprócz tego, że nauczyłem się strzelać z przynęty w celu obławiania najtrudniejszych miejscówek, to nawet udało nam się złowić kilka pstrągów. Materiał o tym, jak wyeliminować grubego konkurenta nad rzeką pstrągową, zobaczycie już na początku przyszłego tygodnia. Chodziliśmy z Pawłem na zakładkę, ale teraz jakoś dostał takiej energii po jedzonku. Wystrzelił do przodu, nie mam siły go w ogóle dogonić. Sezon na leżing uważam za otwarty. Uważam, że chwila drzemki na wyschniętej trawie należała mi się jak psu buda. Cały zeszły tydzień nagrywałem również materiały, w których odpowiadaliśmy na wasze pytania dotyczące sprzętu wędkarskiego na naszym nowym kanale. Kuba, a po co będziesz tak daleko rzucał? I tak nie zatniesz. Poza tym to nie jest tak, że im dalej, tym większe ryby. Kanał YouTube Sklep Wędkarski Zadzior ma odciążyć mój kanał od sklepowych treści i w ciągu 10 dni zdobył ponad 1500 subskrybentów. Na moim kanale zostanie tylko format Zadzior Vlog, bo wiem, że część z was go lubi. Reszta to będzie już tylko wędkarstwo i podróże. W końcu przed weekend mogliśmy sobie w sobotę pozwolić na niezobowiązujący rekonesans nad królową naszych rzek. O, tam jest nasza piękna Wisła. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Właśnie żeśmy sobie przyjechali z kolegami nad rzekę, nad naszą mazowiecką królową. No, taki rekonesans. Połazić, przewietrzyć się, aby w domu nie siedzieć, a dzisiaj jest sobota i najwyższe ciśnienie, podobno jakieś takie mega rekordowe. Zobaczymy, jak na to będą reagować ryby. No ale ryby dzisiaj nie są najważniejsze, bo mówię, chodziło o to, aby wyjść z domu. Ale zobaczcie, wszyscy spragnieni wody, wędkowania, ile samochodów. No, można powiedzieć, że tłum na brzegach. O, może tutaj baza. Zobaczcie, jest gdzie usiąść. Super. No nie? Dobra, to się może rozłożyć. Nie, no pływa, tam tylko gnózko dalej. Co? Co będziesz łowił? Będę próbował złowić jakąś rybkę. Super, ale nie będziemy próbowali znaleźć. Na drzewa. To jest różnica między sprzętem na klenie i sprzętem na trocie, jakby ktoś miał jakieś wątpliwości. No, no jest. Czyli różnica jest wyraźna. Czyli strzec się dzisiaj troci. Nie no, będzie założony ten mniejszy, nie? No, no, dzisiaj nie, na trocie się tutaj nie nastawiamy chyba. Chyba. Niech spojrzę. Chyba nie. Nic nie słyszałeś. Tutaj okoliczny mówi, że masz przyjechać, ale to... Poważnie? No. A wiesz, jak ja cię poznałem? Po chodzie. Co się skończyło? Łowienie. Czemu? Wiesz co, dwóch dni słabo było. A chyba, że się połowili na świta, no to wiesz. Nie, my żeśmy dopiero przyjechali, co tak? Ty w ogóle... Tak, powiedz... że zerwał jakiegoś suma pewnie. Gdzie tam? Co z twoimi wędkami, bo się wszyscy pytają? O lur lidera, no. Wiesz co, może będą, może nie będą. No, może słabo, będą. Bo się odkupuje producent, wiesz. Nie mieli z czego produkować i teraz robią takimi partiami i nie wiem, dlaczego zaczęli uzupełniać castingi, nie? Ja też. A wiesz, że castingi niestety u nas bardzo kuleją, jeżeli chodzi o sprzedaż. Oczywiście sprzedają się castingi, no ale nie zrobię zamówienia i... Ale to co, będą te wędki czy nie? Będą. A będą? Będą. No to zadzwonię będą. Wiesz co? Powiem ci poza kamerą. Dobra. Okej. Okay. Słuchaj. Słucham? Chyba... O, ryba, patrz. Super. Kurda, spadła. One hour later. Moment, a co tu się dzieje ogólnie? Przecież już nie łowisz na drobszota? No, teraz posiedzę. No. Teraz babci rybę kałapie w końcu. A, czyli z policzek? Zaraz przyjedzie kukurydza i krewetki. No co ty? Zamówiłeś? Tak. Z ryba taksi przywiozą?
piechotek jedzie. Spoko. Michał, jak ty to żeś zrobił, żeś ta spinnik złowił krumpia? Ale za etat? To kawałek gulpa. A ja. Kurna, ty to normalnie jesteś wariat. Piękna historia, mam fantastyczną rybę. Tak, oczywiście pięknie chodzi. Ciekawe co to. No pięknie, zobaczcie. Co zjadło gulpa? Krumpik. A tak, płotka, faktycznie. Z daleka nie widziałem, a wzrok co roku coraz gorszy. Taka piękna płoć, zjadła gulpa. Gulpa fragmentuje na kawałeczki. Czyli jak wam zabraknie robaków albo tam czegoś, to zawsze możecie gulpem wyłowić. No muszę wam to pokazać, bo stworzyła nam się taka sekcja fiderowa ogólnie. No Jacek widzę rządzi. Masz, Michał? Nie? No Jacek ma jakąś grubą rybę. A nie, mam, przepraszam. Maleńko jakieś. O, tlenik! Proszę bardzo. Panie, jaki ładny. Co, na kukurydzkę? I na windę. Ale to ładnie tutaj zaprezentuj, kolego. O tak, mogę go zaprezentować. Najelegancji jak się da. Szkoda, że się wygina, ale... No, tak, o tak. Światło. No ale trudno, no, takie mamy światło. Taki jest. Taki jest, no. Oj, przepraszam. Proszę. No, fantastycznie. Mega prymitywny zestaw. Spinning przerobiony na fiderek po prostu. Taki jest, haczyk do troka. Czyli towarzystwo się z minuty na minutę coraz bardziej po prostu rozleniwia. O, tak to wygląda. Im dłużej na to patrzę, tym bardziej się utwierdzam w przekonaniu, że chyba też przerobię się na fidera zaraz. Mówiłem, że klenik. No tak. Klenika mam ja. Taki maluszek, ale zobaczcie, coś go normalnie jadło. Spójrzcie. Taki podrapany. Widzicie? Coś go chciało chyba zeżreć. Dobra, kolega, wypadł. Spójrzcie na szczytówkę, co się dzieje tutaj. Co, już zeżarło? Zluzowało. O, choroba. Strasznie różne żarty te ryby. O, już zluzowało teraz. No i hopa na windę. Malaczek. Oj, będzie sesja fotograficzna, coś czuję. No. Piękny krump, Michał. Taki kolorowy, pokaż go. Śliczny. No taki malusz. I co, bierzesz dla babci? Nie. Ktoś pewnie napisze, że brak nam spinningowego zacięcia, że te rybki można złowić również na gumkę, obrotówkę lub woblerka. Na pewno można, ale jak lepiej biorą na kukurydzę, to czy nie lepiej pokombinować z bułką lub kiełbasą? Akurat nie mieliśmy parówkowej. I cieszyć się tym, że ryby biorą jedna za drugą i próbować prowokować do brania coraz większe osobniki? Trzeba próbować wszystkiego, bo kukurydza już się prawie skończyła, bułka się zeschła. No to spróbujemy na kiełbasę. No lepsza na pewno byłaby parówkowa. No ale jak się nie ma, co się lubi, no to wiadomo. W sezonie to by nikt nie wpadł na takie historie, aby sobie tak łowić. Ale jesteśmy tak wszyscy wypuszczeni tą obrzydliwą pogodą, tą szaroburością, że samo siedzenie tutaj jest super w tym słoneczku. Tak, Michał? Tak, zgadzam się. Zgadzasz się? Zgadzam się. Nawet Jacek, zobacz, jaki szczęśliwy, że klenie łowi. No. Kiedyś jak złowiłem klenia, to Jacek od razu kotwicę do góry podnosił, chodu. Jacek to tak szaleje, że jest w ogóle nie do ogarnięcia, co? No. Stary, co tu się dzieje? Nie nadążamy holować po prostu. Słuchaj, zazdrość u mnie sięgnęła szczytu. A i ty chcesz popatrzeć, o co chodzi? No pewnie, że tak. O, kukurydzę. No jak? Spinningowo-fiderowa kukurydza, to jest to właśnie na wiosnę.
końcu jakaś... Ale żeś zaciął, ja pierdzielę. Porządku. To by żeś wędy nie połamał. No dobrze. O, hol na stojąco, czy to są poważne rzeczy? No, piękna, panie. Piękna ryba. A pewnie, no. No, też go tutaj ładnie zaprezentuj. Taki kleń, to nie żarty. Taki kleń, to nie żarty. To już porządna robota. A. Kawał bambaryły. O, już. O Jezu, w mojej dłoni to i tak malutko no, wygląda. Dokładnie. A ma z 80 cm przynajmniej. O. No, takaż gruba sztuka. Proszę ładnie zaprezentować. Moment, wyjdę z tego błota najpierw. Nie masz szmatki? Nie mam szmatki właśnie. Taki klanietek. Ogólnie troszeczkę. No, piękny. Jacek jak zawsze rządzi na rybach. Ale żeś zalęcił tym kleniem? No, na pewno. Spójrz mi w twarz i powiedz, że kochasz łowić klenie. Uwielbiam. Uwielbiasz? Duży? Gryby? Nie, to niemożliwe. Kapociak na kukurydzę? No. Michał, jak ty to robisz? Ty. Ale numer, ja pierdolę. No, to powiem ci, że jesteś uzdolniony. Przybrały czwartą. Jak ja to zrobię? Pokaż. Jacek targa kolejnego bydlaka. Patrz, jaka zabawa, bez nęcenia, bez niczego. Nie no, grubas. Jaki haczyk, taka ryba. Jaki haczyk, taka ryba. Kolejny grubas. Piękny wiślany krąb, ale zażar głęboko, zażar. Na kukurydzę brały najdrobniejsze ryby. Największego klenia Jacek złowił na bułkę, kiełbasę ryby podgryzały i nawet były pojedyncze brania, ale nie udało się na nią nic zaciąć. Nie no, taki serdelek z bułki, no bo nie ma tego jak inaczej założyć za bardzo. Tu nie mamy przyrządów do łowienia kleni. Miał być spinning, a wyszło takie... Cholera wie co? Kurczę, myślałem, że na bułę to mi większy weźmie. A to następny taki knot. No, ale cieszmy się z tego, co Wisła daje. Nie ma co narzekać. No, zbliża się wieczór, żeby się pobudziły. O, ładna. Znaczy, ładny krąb. Chciałem żeby... Chyba z nim zapozujesz, co? No weź go, pokaż, piękny. Myślany do zrabiaka. Babcin. To chyba twój największy krąb, co? Chyba tak. To znowu było, tak? No. Zrobił się wieczór i w wozie się wręcz gotuje od drobnicy. No super, no widać, że idzie wiosna po prostu pełną gębą.
powietrzu czuć już wiosnę. Chyba trzeba przejść się do mięsnego po wątrobę i poszukać tych największych kleni w rzecznym nurcie. Albo ruszyć znowu na pstrągi. Mam nadzieję, że wasz weekend był równie udany jak nasz. A to na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się, na razie. Cześć!